Minecraft. W Minecrafta grałam już odkąd byłam małym cyborgiem. Co prawda głównie polegało to na tym, że budowałam sobie domek z 5 bloków dirta albo siedziałam na trybie kreatywnym tworząc najbrzydsze budowle jakie można sobie wyobrazić. Ale dzisiaj się to zmieni. Dzisiaj zamierzam przejść Minecrafta na hardkorze bez użycia cheatów. Na początku nazwę swój nowy świat. Winogrona czerwone 40% taniej. Wybiorę sobie też najlepszy biom jaki jest w Minecrafcie. Jak widzicie jestem teraz w krainie grzybów, pora zebrać trochę drewna. Nie znalazłam żadnego drewna, dlatego zamierzam zbudować sobie domek z jedynego bloku, jaki tu jest tuż obok jeziora lawy. No nic, pora zrobić nowy świat. Jesteśmy już w naszym nowym świecie, idziemy szukać diamentów. Patrzcie diamenty widzowie, widzicie to? No nic, na pewno zaraz gdzieś znajdziemy prawdziwe diamenty. Jezu, diamenty. Muszę się tam jakoś dostać, skoczę sobie z ogromnej wysokości do wody, nic złego nie może się stać. No i mówiłam, wszystko mam pod kontrolą. Wow, fioletowe diamenty zupełnie jak w prawdziwym życiu. Calma, to jest solo un juego. No nic, czas na trzecią próbę. W ogóle to podoba mi się jak wygląda ta miniaturka z poprzedniego save'a. Witam ponownie, tym razem na pewno nam się uda przejść całego Minecrafta, a teraz idziemy szukać diaksów. Patrzcie widzowie, wierzcie lub nie, ale dosłownie znalazłam całe złoże diamentów, jakieś kilkadziesiąt bloków nad powierzchnią ziemi. Mówię prawdę, nie używałam do tego żadnych cheatów. Idę je zebrać. Ale jestem podjarana, kocham diaksy. Patrzcie, znalazłam nowego kolegę, wygląda jak Shrek. Ożył. Patrzcie, kto mi przyszedł do domu. Rozgość się, czuj się jak u siebie. Kurczę, chłop mi rozwalił chatę. Tylko nie moje diamentowe motyki. No i ja się pytam, człowieku dumny, ty jesteś z siebie, zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz? Masz ty w ogóle rozum i godność człowieka? Już nigdy więcej nie wpuszczam pijanych ludzi do domu. Znalazłam wioskę, zamierzam okraść jej mieszkańców ze wszystkiego, co mają, po czym sprzedać im wszystko za podwójną cenę. Diament. Ciekawe, czy jak wrzucę go do fontanny i pomyślę życzenie, to się spełni. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Siema widzowie, szłam sobie przed siebie, kiedy nagle zupełnym przypadkiem znalazłam portal do Endu, zobaczcie sami. Żeby aktywować portal potrzebuję oczu Endera, na szczęście stoi tu sobie jakaś skrzynka, ciekawe do kogo należy. Wygląda na to, że mam za dużo tego gówna, dlatego pozbądźmy się zbędnego balastu. Dobra, wchodzimy. Skoczę sobie teraz nad ogromną przepaścią, nic złego nie może się stać. Zrobię big brain moment i położę sobie tu łóżko, żeby postawić spawn point. Dobranoc. Dobra, może to nie był najlepszy pomysł, lepiej zabiję tego smoka, bo mnie zaczyna denerwować. Na szczęście z jakiegoś powodu w moim ekwipunku pojawiły się łuk i strzały, ciekawe skąd się wzięły. Dobra, smok nie żyje, pora na CS-a. Thank you.